Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu był jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowej sesji Rady Powiatu w Kielcach. Do objęcia tej funkcji zostali zgłoszeni Teodora Jagiełło z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Mirosław Gębski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na 29 wydanych kart oddano 27 ważnych głosów. 16 radnych poparło kandydaturę Teodory Jagiełło, a 9 Mirosława Gębskiego. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Nowa wiceprzewodnicząca jest dobrze przygotowana do pełnienia swojej funkcji. Na dzisiejszej sesji zostałam powołana na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, za co bardzo dziękuję wszystkim, którzy za mną głosowali. Natomiast jest to ciąg dalszy mojej działalności społecznej, ponieważ ponad 30 lat działam społecznie. 12 lat byłam radną w Radzie Gminy Masłów. W ubiegłej kadencji przez 4 lata byłam radną Rady Powiatu Kieleckiego. Nie boję się, jest to na pewno nowe wyzwanie. Nie należy z tą funkcją wiązać wielkich możliwości oddziaływania, ponieważ przede wszystkim jestem radną. Stanowisko wiceprzewodniczącej, w zasadzie przewodniczący pełni wiodącą rolę w prezydium Rady, natomiast wiceprzewodniczący podczas jego nieobecności, któryś z nich zostaje wyznaczony na pełnienie tej funkcji. Nade wszystko jestem radną i tutaj chciałabym spełniać swoje plany i chciałabym pracować na rzecz mieszkańców tego powiatu największego w całej Polsce. Natomiast czas mojej możliwości pracy jako radnej powiatowej w tej kadencji jest krótki, jako że jest to rok, więc mam świadomość ograniczonych możliwości, a nade wszystko czasu. Natomiast mogę przyrzec, że jako radna będę wywiązywała się jak dotychczas najlepiej, jak będę mogła, z powierzonych mi obowiązków i zadań. Starosta Kielecki również dobrze ocenił wybór radnych. Ja sądzę, że wybór, który został dokonany, jest bardzo trafny, ponieważ pani Teodora Jagiełło jest doświadczonym samorządowcem. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję radnego powiatowego, przez kilka kadencji była również radną gminną, więc te sprawy związane z samorządnością nie są jej obce. W kolejnych punktach sesji radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kieleckiego oraz budżecie powiatu kieleckiego na 2013 rok. Zaaprobowali także tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Radni przyjęli także uchwałę o zamiarze likwidacji uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład zespołu szkół nr 3 w Chmielniku, oraz jednogłośnie zaakceptowali przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Łopuszno-Kielce. W bloku poświęconym interpelacjom i wolnym wnioskom radna Elżbieta Dudek postulowała włączenie się samorządu powiatu kieleckiego w rozwiązanie problemu braku połączenia drogi lokalnej z krajową siódemką na terenie gmin Chęciny i Sitkówka Nowiny.